Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem monitora Polvision jest polsko-brytyjska piosenkarka i producentka filmowa, która przyleciała najpierw do Nowego Jorku, gdzie pokazywała swój film Kazik and the Commander's Car. Występowała również w Connecticut. Dziś w Chicago również prezentacja tego właśnie filmu Kazik and the Commander's Car, jak również koncert. Kathy Carr, która jest naszym dzisiejszym gościem. Witamy, Kathy, bardzo serdecznie w Chicago. Dziękuję bardzo. Ja jestem dowolony być tutaj w Chicago i ja kocham Polonię tutaj w Ameryce. Jest nies niesamowity. Jestem dowolony. Pięknie mówisz po polsku. Jeszcze kilka lat temu, zdaje się, po polsku nie mówiłaś w ogóle. Ale głównie jesteś znana z tego, że jesteś wspaniałą ambasadorką polskiej kultury i zrealizowałaś ten film Kazik and the Commander's Car o polskim harcerzu który uciekł z obozu w Oświęcimiu. Co to za historia? Jak na nią trafiłaś? Wiesz, ja spotkałam pan Kazimierz Piechowski dwa lata, te dwa lata temu, tak. Um, I ja pisałam piosenkę od je jego ostatnich 80 metrów, od jego ucieczki w, obozu w i koncepcyjnym. Pisałem tego piosenkę, nazywa się Commander's Core, ale nie widziałam, że on jeszcze żyje, um, jak pisałam tę piosenkę, no to miałam wielki szok, jak zdążyłam, że pan jeszcze żyje i tak. No to jest historia niesamowita, czyli co się wtedy wydarzyło? Oni porwali samochód komendanta i tak po prostu wyjechali z Oświęcimia? To było trochę komplikowany, ten uciec, ale tak. In general, generalnie, um, cztery uh, więzienie w oświęcim siedziłeś w, uh, w samochodzie mm -hmm. komendanta i uciec w mundurze Esersmanow. I to dla mnie to jest wielki, wielka historia na cały świat, bo wszyscy ludzie na cały świat mogą rozumieć, jaki to jest historia uciec. No ale dla ciebie to jest historia szczególna. Jesteś i Polką, i Angielką, w 50% Polką, w 50% Brytyjką, ale w duszy chyba całkowicie Polką. Co takiego jest dla ciebie szczególnie fascynujące w tej historii? Jak ja spotkałam pan Kazimierz Pichowski, on jest wielki polski patriot i on otworzył mi drzwi, um, rozumieć, co to jest um, polska historia. Um, możesz czytać książki i możesz, wiesz spytać różnych ludzi, ale musi być jedną człowiek chyba jak pan Kazik dla mnie, który otworzyła drzwi i dał mi tego energii, tego patriotycznej energii, bo on był polski harcer w II wojnie, on kochał jego kraju. I z kolei ja mam takiej en energii też, bo Zbigniew Herbert, ten wielki poet powiedział do wszystkich więźniów w Oświęcim, że oni muszą dać świadectwo. I przed karzik, ja teraz dam świadectwo. I ja mam, ja jestem piosenkarką, ja znam, że polski ludzi kochają śpiewać i no ja chcę trochę tam ruszyć różnej energii w Polonie i w polskich ludzi. I, i ja też chcę um, discover moje polskie korzenie, bo wiesz, pół, pół moje Moje ciało jest Polką, jestem Polką. I teraz mam szansę być polski partyzantką, no to to jest lepiej. To jest dla mnie niesamowite, no. że ktoś, kto mieszka poza Polską, jest aż tak bardzo zafascynowany polską historią. Dajesz prawdziwą, piękną lekcję Polakom, co to znaczy znać i szanować swoją własną historię, a pan Kazimierz Piechowski ma dziś 92 lata i jest cały czas w świetnej formie. Bardzo się cieszę, że udało ci się go znaleźć. Teraz yy, chciałbym przynajmniej troszeczkę porozmawiać o twojej karierze yy, piosenkarskiej, ponieważ wydałaś kilka płyt, w tym Coquette to jedna z tych najnowszych produkcji yy, i zostałaś nominowana do London Music Awards yy, 2012 razem między innymi yy, z Kate Bush. Um, jakiego rodzaju muzykę śpiewasz? Ja śpiewam um, muzykę inspirowaną przed Chyba muzykę ludową, ale to jest nowoczesne, bo ja całkiem mam dźwięki bardzo nowoczesne, to jest bardzo contemporary music, ale ja używam, ja lubię i jestem inspirowany przed słys słysząc Chopin i te, te polskie uh, ludowe rzeczy, jak grale, piosenki góralskie i piosenki stare partyzanci z piosenki. Jak Dziś to ciebie przyjść nie mogę. I bardzo to piękny. jest piękne: one, one mają piękne melodia i piękne słowy. I ja jestem ruszony przed te słowy, bo to są wieszcze bardzo. Um, Ciekawy dla mnie, wiesz, dziś do Ciebie przejść nie mogę. Ja trochę będę śpiewać, lat polonię tutaj w wrzecały. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. I ten ostatni wiesz, jest bardzo ciekawy dla mnie, bo to jest um, pole wejść pewnego ranka, nasnobżyta dłoń jej złóż. I odcało ja kochanka, ja żyć będę w z zbóż. I odcało ja kochanka, ja żyć będę w z zbóż. To jest piękny scenariusz. I to pan Kazimierz mi uczył tę piosenkę, i że wiesz, że to był bardzo ciężki czas. I te polski żołnierze i te polski partyzanci muszą dać buzi do zbo zboża. Słuchaj, jesteś o, młodą no, ty... osobą. Yy, Niech żyje ale... Polska. <laughs> w swojej twórczości wspominasz okres wojny, lata 40. Tak. i śpiewasz dla młodych ludzi i pokazujesz film młodym ludziom. Czy udaje ci się zarazić tych młodych ludzi zainteresowaniem wojną i tym okresem? Tak, bo tak, bo jak masz medium jak film, i jak masz medium jak muzyka, człowieki są. I to jest lepiej, to jest. To jest... Easier, spaszam, easy, easy, pokazać tę historię. Bo wiesz, polski historia jest bardzo komplikowana i nie możesz mu tak pokazać historię bum-bum-bum boom, boom, boom do ludzi, bo oni inaczej nie, nie będą łapać, Tam musisz powoli. I w tym roku ja będę teraz, um, to jest 70 lat, anniversary jego pan Kazimierz uciec, co to Ja będę mm -hmm. tam na 20 czerwiec um, w tym roku. I też organizowałam, że uh, chyba 40 tysięcy.

Bo jest ważniejsze, że ludzie myślą, co to znaczy ten, ten historia. I tu, nie tylko oglądać, ale dać responses mm -hmm. i potem to otworzyć, będzie otworzyć dyskusję na całe świata, ho hopefully. I, i, I to mamy bardzo ciężki czas przecież teraz w, uh, w świecie dużo młodych ludzi są wywiązane do um, wojn, wojny z terrible situations all around the world, so hopefully. Ten film będzie otworzyć w dyskusję i pomóc ludzi, ja chcę pomóc ludzi. I żeby bardziej pomóc, Katie Gar przygotowuje następny album muzyczny w języku polskim, to będzie nosiło tytuł PASZPORT. Obiecała już, że przyjedzie do Chicago jeszcze raz. I'm coming back. <laughs> Trzymamy Absolutely. za słowo. A ja kocham ten Muzeum Polski um, uh, Historii w Chicago. Byłam dzisiaj i nie samowicie i dzisiaj będę grać na Chopin Theater Chicago. Niech się Polska, niech się Chicago, niech się Polonia w Ameryce i Polonia na cały świat. Kocham hey. Polskę. Katie Carr, dziś wieczorem koncert w Teatrze Chopina i pokaz filmu Kazik and the Commander's Car, po raz pierwszy w Chicago i jestem pewien, nie po raz ostatni zapraszamy. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia Dziękuję na bardzo. spotkaniu i koncercie. Dziękuję bardzo.